i co my z tym wszystkim zrobimy? Czy wyobrażałeś sobie, jak by wyglądał świat bez białka? Prohibicja na białko trwa w najlepsze. Resztki porcji serwatek i gainerów znikają z puszek niczym z ulic śnieg, który przypadkowo spadłby w środku lipca. Ci, którzy dbają o formę, są wyrzutkami, banitami społecznymi wyjętymi spod prawa. Aby przetrwać, łączą się w klany. Niestety, jak to w życiu bywa, klany są ze sobą skłócone, a tylko ich pogodzenie daje nić szansy, by białko wróciło do tego świata. Tego smutnego, pozbawionego przyrostów mięśniowych świata. Świata bez białka. Dzikie mordeczki, wiecie, że podzieliłbym się z wami ostatnim kawałkiem schabowego? Ma ktoś może skitraną chociaż jedną łyżeczkę białka? To białko miało mi posłużyć jako pierścionek zaręczynowy. Ale moja narzeczona zostawiła mnie po tym, jak biceps spadł mi z 52 na 51 cm. Więc to białko to tylko bolesna pamiątka. Panowie, myślę, że jest tylko jeden człowiek, który może nas uratować. Nas i wszystkie pogodzone klany. Ten, co nie liczy talarów na sztandze. Najsilniejszy z Gryffindoru. Ten, który zabił martwy ciąg. Tak jest. To nasz król. Dzik wszystkich dzików. Dzik tak jest. Panie. To co? Po małej, panowie? Dawaj trochę większy. Nie. Musi na potem starczyć. Tylko cztery. Takie grube. Solidne. Porówno, porówno. Grube baty. Kelner! Co się stało? Co to jest? Miało być białko! Przepraszam, drogie panie, ale białko nie mamy już od dłuższego czasu. To jak tutaj nie ma, to już nigdzie nie znajdziemy. W takim razie chyba nie mamy innego wyboru. Nie. Ma. Białko. Wiemy. Kto? Je ma. Bra. Jest prosty. Jak sztanga. Byle? Nie. Ta łamana. Mów. Pogrom to zakwasów. Najszerszy z najszerszych. Człowieku, który nie zna wymówek. Dobra, dobra, wystarczy. Jajgłowo, o co chodzi? Swoje tytuły znam na pamięć. Dziku wszystkich dzików. Jesteśmy skazani na katabolizm i brak przyrostów. Skończyło nam się białko, a ty jako jedyny znasz recepturę. Musisz nam pomóc. Spokojnie, spokojnie. Podzielę się z wami recepturą. Zrobię dla was białko. Pod warunkiem, że wszystkie klany się pogodzą i podzielicie białko między sobą porówno. Ale dziku wszystkich dzików. Mój klan zdołał zjednoczyć prawie wszystkie klany. Dołączył nawet do nas klan bocianów. Ty, Honodu, kto to jest? Będziesz musiał mi przypominać, bo wiesz, żeby lipy nie było. To są ci, co nudnie robią. Klan Żab. To są ci, co nie lubią tych, co nie robią nóg. Klan Kanarków. To są ci, co bez klatki dnia nie widzą. Klan Somalierów. Ci, co wino biorą. I klan Brodatych. To przeciwko jest mój klan. A to ci, co znają trzy ćwiczenia i brzuchy mają. A powiedz mi, Jajogłowy, z jakiego klanu ty pochodzisz? Ja jestem z klanu rodzinnych. To ci, co nie zapominają o teściu. Przedziku, zostały nam do pogodzenia jeszcze dwa klany. Klan spodenkowców. To ci, co wszędzie chodzą bez koszulek, a ich motto to waskularyzacja, masturbacja i definicja. I klan fitnessiar. Ostatni babski klan, po tym jak dwie sześćdziesiony, Ania i Ewa, rozpryły się na cały damski fitness. Ale nie będzie to łatwe. Te klany są ze sobą pokłócone od wielu, wielu lat. Ale myślę, że dlatego białka schowają swoją dumę. Zorganizuję spotkanie. Niech tak będzie.
Idzie. Niestety, zostało nam już tylko byca. No, nie, jak ty? Ja nawet tego nie kupię. Nie, w żadnym lokalu nie jeszcze. Na takie czasy. My potrzebujemy dużo bardziej niż wy. Niby dlaczego? Bo my, trenując bez koszulek, ciało dodatkowo musi walczyć z chłodem. To zacznij się złamać koszulki. Niby dlaczego? Wierzymy, że... Daj. Ja kiedyś wierzyłem we wróżkę zębuszkę, miałem pierwszą solówkę, dostałem w zęby, ząb wypadł, a wróżka zębuszka nie przyszła. Nie mogę tego słuchać. Wychodzimy. Wychodzimy. Dlaczego nie wygląda się na dalej? Masakra. Zęby ekstra. Spodenki załóż. Mamy dziada. Strzelaj! Mam go. Ratujcie go! Ratujcie go! Będzie żył? Pan też powstrzymał kulę. Będzie dobrze. Dziku, białko stracone, masa stracona, spokojnie. Receptura zabrana. Spokojnie. Panie Janusz, dawaj tutaj. Idziemy. Kurwa, dawaj, tu dojechać do tego Opola. Masz? No i elegancko, i pasuje, chodźcie. Króle złoty, zgodnie z umową. 3 tony! Wow! To jest to! Wow! I co my z tym wszystkim zrobimy? Zjemy!